Szczekający pies, piszczący czajnik, klikanie myszką, kaszel, szczekający pies, telefon, piszczący czajnik, obroty pralki, klikanie myszką, gocząca kawa, szczekający pies, wibrujący czajnik, piszczący pies, szumujący piszczący czajnik, kaszel, wibrujący czajnik, kaszel, wibrujący bulgocząca kawa w grzejarce, zgrzyt wina, szum, zgrzyt windy, szum. Niknące obrazy. Niknące obrazy. Niknące obrazy. Niknące obrazy. Niknące. 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 Sąsiedzi. Na przystanku mieszkało takie małżeństwo, państwo Dobrzyccy, których ja pamiętam i może z taką czułością, nigdzie nie usłyszałam wspomnień na temat tych państwa. Natomiast mnie się kojarzą z przedszkolem, z pierwszą biblioteką, z potańcówkami na przystanku i z zastrzykami. Tak, bo pani Dobrzycka jako chyba jedna w okolicy miała możliwość albo, nie wiem, pozwolenie na robienie zastrzyków. A swego czasu wiadomo, że było, że dzieci chorowały, więc domowe lekarstwa były używane. Ja miałam taką przypadłość, że dwa razy w roku musiałam zachorować, więc jakieś przeziębienie, nieprzeziębienie. I jeżeli domowe sposoby nie pomagały, czyli wygrzanie się pod pierzynką, prawda, leżenie, bańki na plecach i tak dalej, no to niestety musiała być ampicylinka dożylnie. I tylko pani Dobrzycka to robiła. Tak, tak, niestety w pupę. Bolało to nie wiadomo jak, ale ona starała się tak zagadać i tak zrobić, żeby dziecko nie odczuwało tego za mocno. Chodziło się do niej do domu, ta pani wyciągała sterylizator, w którym tam gotowała te swoje strzykaweczki, igiełki i tak dalej, bo jednorazówek jeszcze wtedy nie było. No i robiła to, co miała zrobić. Myślę, że jakieś uprawnienia miała, bo inaczej by pewnie nie miała takiego sprzętu. Natomiast jej mąż wtedy właśnie prowadził taki a la klubik dla dzieci. Już to nie było na ich podwórku, przy ich domu, tylko troszkę dalej mieli taką małą działkę. W tej chwili mogę powiedzieć róg targowy i no, Alei Róż. Tam chyba teraz sklep Lendów jest, o ile pamiętam. A kiedyś były właśnie placyk zabaw z jakimiś prostymi zabawkami dla dzieci i pierwsza biblioteka. To znaczy ten pan księgozbiór jakiś taki dla dzieci prowadził. Ja tam jako po pierwsze książki wypożyczane dochodziłam do niego. Ja byłam na koloniach, nawet jestem w Kronice, w Trójce, ponieważ no, dorabiałam sobie, no bo też mieliśmy małe dzieci, trzeba było, więc dorabiałam sobie jako nauczyciel na koloniach. No akurat trafiało mi się chyba ze dwa razy, że były dzieci z Legionowa. Pojechaliśmy kiedyś do miejscowości, to było Brzeszowskim chyba, już nie pamiętam, Boże. Łupki się nazywała miejscowość. No i mieszkaliśmy w szkole. Ale tam była taka pani dyrektor, która tej kolonii, która po prostu, no według mnie to nie powinna być dyrektorem przy dzieciach. Raczej gdzieś tam przy dorosłych i to takich niesfornych raczej. No i właśnie z Legionowa było dzieciaków dużo, pojechaliśmy, było Łupki, miejscowość. No ale ta pani ich tam objechała, pani dyrektor, więc dzieciaki na złość jej kupiły gdzieś tam farby, czy od kogoś wzięły, ja już nie wiem nawet, bo do tej dzisiaj jest tajemnica, nie chcą powiedzieć. Nawet moje dzieci, bo też były, tylko w innych grupach. Wskazówka była, że na Łupki to dopisywały G, głupki. No i ta pani mówi, że
No musimy trochę, dzieci trochę przygotować, ponieważ rodzice przyjadą. No ale obiad, już te kucharki się denerwują, a rodziców nie ma. Mówią, co jest, a dzieci takie grzeczne jak trusie. No i dopiero jedzie jakiś tam sołtys czy ktoś i mówi, wiecie, co te wasze dzieciaki nawyprawiały? Ludzie się przyjeżdżają do nas, pytają, bo przecież nie wiedzą, gdzie te głupki. Teraz to się nazywają place zabaw, prawda? Jak dzieci między blokami mają te huśtawki i tak dalej, porobione różne do zabaw. A kiedyś właśnie to były lata 60. i to tak powiedziałabym nawet połowa lat 60. To był tak zwany ogródek jordanowski. Pamiętam, no nie umiem wytłumaczyć, jak tą karuzelę można opisać, bo to teraz nie ma takich karuzeli. Taka nie za wielka, ale taka akurat dla takich dzieci, 5, 6 lat, 8, no nawet i dla starszych. No. No do tego huśtawki takie zwykłe, takie no jak to się siadało z tym z tą deseczką i tak dalej, takie te na dwie osoby. No co tam, zjeżdżalnie były, pamiętam taka blacha była, jak tak to się nagrzało. To powstało w takim zagajniku, bo tam mówię, takie właśnie wszędzie były te sosenki. A później to tam wybudowano dom kultury, także i taki biblioteka tam właśnie była swojego czasu, tylko już dokładnie tak nie pamiętam, który to był rok, ale długo, długo, bardzo długo. Co tam jeszcze było? Były. Pani z biblioteki, mówiłaś, organizowała takie... A, to nie z biblioteki chyba, no nie pamiętam. Tą panią tak pamiętam wizualnie, ale nie pamiętam, wiesz, ona organizowała właśnie wszelkie takie, zapraszała artystów tutaj, były występy. To takie było, no w końcu Legionowo wtedy to była taka prowincja, teraz to no troszeczkę, no w ogóle inaczej wygląda miasto i tak dalej, ale wtedy to co, a jeszcze tam właśnie bliżej trzecia parcela, to już w ogóle. Tak. A już kulturalne. A tak, to tacy się czuliśmy, prawda, no w ogóle, no urośliśmy, że tutaj do nas przyjeżdżają takie osoby. Do Legionowa przyjeżdżały właśnie albo Wesołe Miasteczko, albo cyrk. I to były te atrakcje dla dzieci, które od czasu do czasu się pojawiały. Nie tak jak teraz, że tam co dwa tygodnie w okresie letnim coś tam się dzieje. Kiedyś to była faktycznie atrakcja i albo przyjeżdżały na plac tutaj targowy, gdzie w tej chwili jest ZUS i taki pusty plac, tu był plac targowy, albo jeszcze wcześniej właśnie przyjeżdżały na taki plac między ulicą Batorego a Skorupki. Jak się do kościoła Kantego idzie. I tam był taki właśnie duży plac i wiem, że przyjeżdżały cyrk, rozstawiał namiot, albo Wesołe Miasteczko. Oczywiście tam nie było takich atrakcji jak teraz, no ale była ta karuzela łańcuchowa. Co tam było jeszcze? Jakaś strzelnica na pewno była. Buda, gdzie stoją fanty i trzeba ustrzelić jakiś fant. Albo do jakiegoś celu z takiej wiatrówki się strzelało. I wtedy jak ktoś ileś tam razy cel nie trafił, no to wtedy dostawał jakiś fant. A Legionowo jest, no Legionowiem, to jest takie miasto, gdzie w większości wypadków trzeba gdzieś pojechać, żeby gdzieś być. To jest miasto, z którego trzeba wyjechać, żeby coś zrobić i coś zobaczyć. I się tu wraca po to, żeby mieszkać. Właśnie, że trzeba stąd wyjechać, żeby cokolwiek przeżyć. Zawsze tak było i takie jest moje wspomnienie jednak. Właśnie wycieczek szkolnych, że nie jeździliśmy po Legionowie, nikt nas nie prowadził w szkole na rynek, nie opowiadał o tym, że tu kiedyś było miasto i kiedy zostało założone, tylko jechaliśmy na wycieczkę po to, żeby zwiedzić metro w Warszawie i zjeść McDonalda. I to są moje wspomnienia z podstawówki. W tej chwili wszyscy bardziej obchodzą urodziny, bo to jest coś. Kiedyś bardziej chyba właśnie święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc i imieniny. Imieniny były tą okazją właśnie do spotkania rodzinnego ze znajomymi.
I chyba właśnie, przynajmniej w mojej rodzinie tak było, że imieniny w październiku były, wiadomo, u nas. W maju były w Nasielsku, w marcu były w Warszawie u Kazimierza. Ta najbliższa rodzina taka, bo moja mama miała siostrę w Ciechanowie, więc mówię, no ciocia przyjeżdżała do nas często, natomiast bracia gdzieś tam na wsi pod Ciechanowem, więc to już był problem dla nich, żeby dojechać. Natomiast bracia ojca mieszkali tu na trasie pociągowej, więc wsiadali w pociąg i przyjeżdżali. Żydzi przecież mają święto swoje, prawda? Mm-hmm. To zawsze tam gotowali, pichcili, to zawsze do pani gospodyni rybkę przynosiła, bo mój ojciec ryby lubił. Taki rewanż był, a jak u nas święto było, to im się coś tam przynosiło. Także takie ta więź była, no, taka sympatyczna, tak nazywając, prawda? Tutaj, co ja pamiętam, i jeszcze po wojnie, no, dużo by opowiadać. Dobrych i złych rzeczy, ale więcej jest tych dobrych. Troszeczkę też pamiętam, jak zawsze o wojnie tam rodzice opowiadały, czy babcia z mamusią opowiadała, nie, bo to tak było, tak odchodzę trochę od tematu, zawsze po południu, po obiedzie, babcia przychodziła na górę do nas i tam kobiety siadały, czyli moja mamusia z babcią, i przeważnie był temat wojenny. Ja się urodziłam, prawda, w 56 roku, a jak pamiętam, no tam 8-10 lat, to cały czas jednak dominował wszędzie temat opowieści wojennych różnych. Mamcia zawsze mówiła, że jak naloty były, to wszyscy się chowali. To schrony to były piwnice. Toalety nie było w budynku, nie? Tylko była toaleta na podwórku i były toaleta. To były takie dwie drewniane budki. Jedna była dla gospodarza, czyli dla mojej babci, można powiedzieć, i rodziny jej, a druga była dla lokatorów, nie? I jak te naloty były, to mamusia taka mała miała, no, nerwica, można powiedzieć, i dziadziuś jej, czyli jej tatuś. I we dwójkę zawsze lecieli do toalety, a reszta leciała do piwnicy się chować, do tych schronów. No i później zawsze to mam właśnie tak, że no od razu, nie, dziecko się bało, no i ten. A że wojna była nad nami, no to pani chyba wie, bo prawda, opowiadali, że nad Pimem stali Ruscy, tak, a Niemcy bombardowali Warszawę wtedy, a oni cały czas stali i czekali, i później stali jeszcze dalej już tu, tak, jak Buków, to wszystko, no jak Warszawa się wykrwawi. No, samochodów wtedy rzadko się kiedy spotykało na ulicy, prawda? Częściej furmanka, w konia zaprzężona, rower albo niestety własne nogi. No, pociągi oczywiście też, ciuchciajki, czyli na te parowozy z dymem. Stoi na stacji lokomotywa, to były właśnie te pociągi, które wtedy jeździły jeszcze w latach, no, 60. Jak jeszcze jeździłam na wieś do swoich rodziców, dziadków, to między Nasielskiem a Pułtuskiem jeździła kolejka wąskotorowa, bo ona strasznie wolno jechała, więc można było wysiąść, lecieć w pole po kwiatków, narwać albo coś tam innego zrobić i z powrotem wsiąść do niej. Drewniane ławeczki, zupełnie takie drewniane, wąskie były te wagoniki, z tego co pamiętam. No, ale jeździła. Do wagonu gdzieś tam jakieś pewnie drzwi były, natomiast na samych brzegach tych wagoników były takie pomościki, którym wchodziło się, prawda, do pociągu, do tych wagonów. Panowie w sile wieku, no to potrafili wysiąść, przelecieć się, wrócić. To były normalne wagony, tylko że było dużo węższe niż te, co na innych trasach jeździły. Pamiętam, że te drewniane ławki były tak, jak kiedyś, jeszcze dawno w tramwajach też takie były drewniane ławki. Ale normalny wagon był. To nie były takie przestronne, otwarte, nie. To były normalne wagony. A poza tym właśnie od czasu do czasu organizowali potańcówki dla dorosłych. No ja pamiętam taką, no ile ja mogłam mieć lat wtedy, 6.
gdzie rodzice nas zabrali na taką potańcówkę i to były takie tuż przy torach. Tam było proste pole, tam obok, jak teraz jest tunel, to były położone dechy, jakaś tam kapela grała. Wszyscy na kocach, gdzieś tam po trawie, porozkładani, kto przyszedł, a ten, kto chciał, to chodził na te dechy ułożone i tańczył. Więc to były takie, no może prymitywne rozrywki, ale wiem, że na wsiach się kiedyś robiło takie dechy, no, ale na przystanku też się takie odbywały. Że teren był nierówny, piaszczysty, więc na tym było ciężko tańczyć. A jak położyli dechy po prostu na jakimś stelażu, deski poukładane, one były dość sztywne i gładkie, więc było wygodniej wszystkim tańczyć. One były na pewno umocowane tak, żeby nie latały, nie biegały. No na pewno stukali obcasami, ale mówię, no nie ruszały się deski tak, żeby nikt nie wpadł, ani sobie krzywdy nie zrobił. Natomiast no wiadomo, że to nie była wykładzinka, to nie było nic, tylko były po prostu deski położone. Moi rodzice za tańcowaniem za mocno nie byli. Ale zdarzało się, że z tego, co właśnie pamiętam, ten jeden taki wypad, no to sobie troszkę tam potańczyli. No. A dzieciaki, jak to dzieciaki, kręciły się naokoło wszędzie, gdzie tylko można. No i złoty pierścionek tak mi w głowie siedział, że często chodziłam i sobie nuciłam ten złoty pierścionek z niebieskim oczkiem. A jeszcze... Moja siostra była 3 lata starsza ode mnie, więc jak ona szła do komunii w wieku 8 lat, no to ja miałam te niecałe 6, prawda? No i dostała siostra prezent jakiś tam od chrzestnej, już nie pamiętam co, ale między innymi ona i ja również dostałam i tam była książka Szelburg Zarębiny, którą mam do tej pory. Jakieś nie wiem, chyba trochę słodyczy i taki odpustowy właśnie pierścionek z niebieskim oczkiem. I niebieskie oczko było moje, czerwone z siostry. Więc ten złoty pierścionek z niebieskim oczkiem utkwił mi w pamięci na bardzo długo. Też pamiętam całe dzieciństwo, że ławeczki stały tutaj na podwórku i kobiety i z dziećmi w ogóle, no to obiad gotowały, się wychodziło i się rozmawiało. I myśmy jeszcze jako, przecież bo w blokach mieszkaliśmy, z wieśmi przychodzi, to też się właśnie, jeszcze lokatorów już niedużo, ale było, to się siedziało na tych ławkach do wieczora i się rozmawiało. To nie tak jak ja teraz wieczorami, kurczę, jak ten samotnik tu siedzę. No, w ogóle to się chyba teraz tak to wszystko zrobiło, bo przed blokami identycznie było. Też i ludzie tak rozmawiali i myśmy akurat może byli, no, ale że tu teraz miałam rodzinę, teraz. Więc no tak, ja nie używałam. Komputery, telefony, no, telewizja i teraz każdy siedzi u siebie w domu, nie chodzi. Ciekawe, w latach 80. w blokach, jak ja się rano obudziłam i tam wiadomość dziećmi, to tylko słyszałam tup, 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 nie? Chociaż windy były i zapach kawy się roznosił, bo kobiety też żyły między sobą i tak jedna kawę mieliła i dosłownie, i oni w ogóle dzieci, to też były takie ciocie, wszyscy razem żyli. Mówię, myśmy trochę nie, no dlatego, że tutaj mieliśmy podwórko, no tak, tak. Ale kiedyś to w ogóle, Marek, no teraz tak trochę zasłoniliśmy, bo oni tam powycinali, nas było widać, tą starą chałupę tam aż 3 maja, a tak, to co zawsze Marek podejść do płota, no i przez ten płot sobie dużo rzeczy podajemy. On ma klucz do naszej furtki, nie, my mamy też klucz do jego furtki, tylko on się przeniósł na drugą część, no to już ten, ale on też jak nieraz coś potrzebuje i nas nawet nie ma, to przyjdzie i później mówi, że drabinę wziął. I tak samo tutaj sąsiadki, bo one już nie mają takiego sprzętu, jak myśmy mieli, więc też po drabinę to zawsze tu do nas. A tutaj to też ciekawostka, tu wisiało
na ścianie na takich hakach całe uprzyrządowanie dla straży. To było taki wielki bosak, to było obowiązkowo. To wszystko tutaj pamiętam. To wiadro, bosak i drabinka. I drabina. To wszędzie, w każdym. Na każdej nieruchomości. Na każdym tam, na każdym tam. Także i było to taka w razie pożaru pierwsza pomoc. I piasek jeszcze. Albo na ziemi piasek leżał. No, poza tym no, kiedyś zupełnie inaczej się odbywały spotkania rodzinne. Ja wiem, że moi rodzice obchodzili imieniny w październiku, Irena i Edward, więc to była różnica tygodnia. No i wtedy przyjeżdżali bracia mojego ojca, na przykład z żonami. Czasami siostra mojej mamy przyjeżdżała, różnie, ale to było takie spotkanie rodzinne. I tak samo do braci na przykład mojego ojca, jeden w Warszawie mieszkał, drugi w Nasielsku, jeździło się na uroczystości rodzinne. I może nie tyle bracia mojego taty, co żona jednego z braci, bardzo lubiła śpiewać i była bardzo towarzyską osobą, taką duszą towarzystwa. No i jak się wszyscy zebrali, to ona z reguły zaczynała przyśpiewki różne śpiewać. Więc leciały wszystkie kawałki po kolei, od Stępowskiego po jakieś tam Wszystkie rybki śpią w jeziorze, z tekstem odpowiednio zmienionym oczywiście. I dla nas, jako dla dzieciaków, to były takie, nie wiem, no, spotkania bardzo pozytywne, bo to owszem, był i alkohol, ale w umiarze, nikt nie, było zawsze jakieś jedzenie, przynajmniej na takie okoliczności się zawsze coś tam starało zrobić lepiej, ale to, że można było posiedzieć przy tym stole, porozmawiać i właśnie pośpiewać chociażby, teraz tego nie ma. Nawet jak się rodzina spotka, to nikt nie śpiewa. Tak jak tutaj też wszyscy wspominają, że była taka no, otwartość, taka przyjaźń, taki, no w ogóle inny świat był. U nas na przykład jak sąsiedzi, no mówię teraz może pewnie byłoby inaczej, bo tam się bardzo dużo ludzi sprowadziło, bo te wszystkie polanki, te laski, to wszystko zostało wycięte w pień i dom przy domu, dom przy domu. Ale tak, to wszyscy sąsiedzi byli tak ze sobą zżyci, że co wesele, w którejkolwiek rodzinie, to wszyscy byli proszeni, czy jakieś, jak ktoś tam bardzo był tam no, jakoś zaprzyjaźniony, no to imieniny i tak dalej, czy prace społeczne, bo na przykład u nas się robiło no, jako oświetlenie, to były jako prace społeczne, mężczyźni się tam no, zmobilizowali, kopywali te słupy z tego, co pamiętam, no bo nic więcej nie mogli tam zrobić, prawda, chodniki też były w czynie społecznym robione, tak, bardzo wszystko towarzystwo było zżyte, bardzo przyjazne sobie, takie na... Taka była potrzeba czasu, tak, i wszyscy tak, to rozumieli. Tak. Wtedy raczej pieniądz nie grał aż taki wszyscy rok. Byliśmy tak, wtedy pieniądz nie był wartością, o, tak sobie. A mimo pieniądz wszystko... był potrzebny, ale nie był wartością. A oprócz tego to jednak troszeczkę mieliśmy wpojone, bo ja pamiętam te... No, 1 maja, jak się wszyscy siedzieliśmy w takich blokach, wieżowców mieszkali, to też lata 80. I też parking mój mąż robił. A, no widzisz. To było takie naturalne, tak, a ludzie tak. Ogródki pod tymi blokami też wychodzili i sobie, robili. Lato i było tak gorąco i przywiózł nam późnym wieczorem albo tam nocy o 3:00 ktoś z tych państwa, którzy nam, od których braliśmy ziemniaki. Bo braliśmy od takich osób, gdzie żeśmy byliśmy u nich, oni u nas i wiedzieliśmy. Czasami nawet kasy nie było. To też nam dali, później żeśmy oddali. Wie pani, to już taka przyjaźń była. To powiem pani, że i przyniósł taki był upał jak dzisiaj. Przyniósł tam pół świniaka takiego niedużego, zabił. No i rzucił nam na balkon. No ja już nie spałam, bo to już się rozwidniało, tak jak on przyjechał. Jeszcze było ciemno, ale później się rozwidniało. Mówię do męża, ty wstawaj, bo trzeba taką świniaka opatrzyć. A no nie zgłupiałaś, jak ja nie umiem. No to ja książkę kucharską, którą dostaliśmy na prezent ślubny,
rękawiczki, no i żeśmy oprawiali, mąż trzymał, jak kroiłam. No po prostu wieczorem zabili, no to on chciał, żeby za nim osy, bo później nie dałoby rady. A gdzie w mieszkaniu pani oprawi pół świniaka? Ale mało tego, boczniaki hodowaliśmy na balkonie. W Jabłonie był oddział Akademii Nauk z Warszawy. I po prostu, a ja żyję, ja tam znałam dużo osób, Jabłonie z urzędu, więc zamawiały właśnie grzybnie. No i worek, była słoma końska pocięta i były grzybki. No i taki tam grzybnia była i tylko się robiło dziury wedle, się przecinało noże. Póki grzybnia sama nie przestała pracować, to można było ten. Czyli nie szkodził taki lekki mróz, to nie szkodził nawet. Więc ja też nieraz śmiałam, idę na grzyby. Teściowa mówi, flaczków przywozam, ja mówię, ale mówi, chyba za mało będzie. Ja mówię, mamo, to zaraz boczniaka do tego dorzucimy, idę na grzyby. Mama mówi, a gdzie ty idziesz? Ja mówię, no idę na grzyby, na balkon. Na temat sklepów nie powiedziałam o głównej atrakcji w Legionowie, jakim był sklep, tak zwana stodoła. Na czym polegał fenomen tego sklepu? Był zbudowany w kształcie, nie wiem, kwadratu, prostokątu, w którym chodziło się naokoło. I w środku były różne stoiska z różnymi towarami. W jednym były gwoździe, w drugim były, to tak jak, nie wiem jak to określić, jak na targowisku są budy, to było w kształcie kwadratu czy prostokąta, już nie pamiętam, wchodziło się w jednym wejściem i później w środku się tą galeryjką taką wchodziło. W środku były te mówię, w jednym sklepie były gwoździe i cały taki, no, budowlany, w innym jakieś materiały, w trzecim były buty, w czwartym były, nie wiem, warzywniak czy coś innego. I tak dla mnie to była super atrakcja, jak się przyjechało z mamą na przykład do sklepu, dobra, idziemy kupić buty, no dobrze, no to idziemy do stodoły, kupujemy, przymierzamy te buty i tak dalej, no ale w międzyczasie mama sobie przymierza, a dzieci naokoło biegały, no bo była frajda, nie wychodziły na zewnątrz na ulicę, natomiast biegały naokoło po sklepie. Nie wiem, dlaczego się nazywała stodoła, może ze względu na ten kształt, a znajdowała się tu, gdzie w tej chwili Błękitny, tu, na tym placu. I w latach chyba 70. niestety spłonęła. Fenomen chyba taki na całą okolicę, bo gdzie indziej nie widziałam takiego sklepu. Bo tak jak się gdzieś na wieś pojedzie i jest GS-owski sklep, prawda? No ale tam w jednym pomieszczeniu jest wszystko. A tu był jeden budynek podzielony na jakieś takie dziuple w środku i w każdej tej dziupli było coś innego. Ale w środku wszystko się właśnie toczyło. Że była galeria, czyli tu w jakieś tam wejście do sklepu można było chodzić sobie naokoło, a tu były podzielone sklepiki. Różne. Więc to było na tyle, że tu było na przykład gospodarstwo, tu były materiały, prawda, tu były jakieś tam buty obuwniczy, tu były gwoździe albo coś tam innego, a po tej galeryjce można było sobie na okrągło chodzić. Nie pamiętam, to było chyba jakoś zabudowane właśnie od zewnątrz też, żeby nie wychodzić, że nie jest na... To było wszystko zakryte po prostu tym i dlatego wyglądało jak stodoła, tak to nazywali. Ale mówię, było atrakcyjne, że to właśnie w środku, wewnątrz można było naokoło biegać po tym sklepie. Kapusta. Te kisiło się, moje dzieciaki deptali. Kiedyś to po prostu były te do krojenia, takie były takie maszynki do krojenia kapusty. I po prostu się kroiło kapustę. Beczki się drewniane, no jak ktoś miał plastikową, no to już było super, a ktoś zdobył plastikową. No i po prostu moczyło się nogi tam 2 czy 3 godziny w sodzie, w soli, no i później się sól się sypało, tą kapustę pokrojoną.
białą i marchewkę i tam kminek. No i trzeba to było, żeby sok puściło, więc dzieciaki mieli frajdę, bo deptały. No beczka to była albo na balkonie, zależy jaka zima była, albo była w piwnicy też. Nie, ale to kapuście to nie przeszkadzało, nawet jak zamarzła. Wie pani, no była surówka całą zimę i na bigos, i na zupę, na wszystko. Przede wszystkim surówka była. Jak byłam mała, też deptałam u dziadków, więc ta trampolina z początku, później coraz twardsza, bo to sok puszcza. Potem trzeba było, tam ileś tam stała, już nie pamiętam, to też tyle lat temu. I trzeba ją było przekręcić, żeby ten gaz wyszedł. Później część soku tam z wierzchu to trzeba było zlać chyba, żeby ta goryczka wyszła. No i no nie, no trochę było roboty. Ale jak się udała tak, ten, no to by było fajnie.